Siedem dziewcząt z Albatrosa, ty jedyna. Artur Szpilka, powiedz, ostatnio rozmawialiśmy parę dni temu, była w planach operacja ręki. Co tam się dzieje? Bo podobno wszystko dobrze. Widziałem się dzisiaj na treningu z Marcinem Gortatem. No, właśnie szczęście w nieszczęściu jest takie, że nie jest to nic poważnego. Okazało się, no to z racji tego, że uprawiam boks od 14 roku życia. Są tam jakieś zmiany, nerw się troszeczkę przekierunkował w inne miejsce, przetransportował w inne miejsce, no i dlatego mnie bolało, ale ogólnie po jednym dniu mi przeszło, dostałem tam jakiś tam zastrzyk, tam już się to dawno wyleczyło, także odpukać póki co jestem zdrowy, z barkiem coraz lepiej, naprawdę oprócz rehabilitacji, którą mam w Karolinie, jeszcze robię rehabilitację u siebie w Jabłonnej z Witkiem, także bardzo mu dziękuję, bo naprawdę zna się na rzeczy, wszystko jest w najlepszym porządku, teraz tylko czekam na powrót na ring, dlatego bardzo mi zależy też na podpisanie tego porozumienia jak najszybciej z Andrzejem Wasilewskim. No i myślę wstępnie, że listopad jestem gotowy na tą walkę. A no właśnie, bo miało być w poniedziałek podpisanie tego kontraktu, znaczy tej umowy rozwiązującej umowę. Na razie jeszcze nie zostało to sfinalizowane, tak? No jeszcze nie, no jeszcze nie. No czekamy, no tak, bo ja nie w poniedziałek, znowu mój adwokat nie da rady. Później to pan Andrzej mi napisał, że wylatuje, nie wiadomo kiedy przylatuje. No dobrze, czekamy. Ogólnie się na tym tak bardzo nie gorączkuję, chociaż bardzo mi zależy, że im szybciej, tym lepiej. Z racji tego, że on też pewne rzeczy zrobił już, więc to wymaga w dwie strony wszystko, prawda? I uważam, że okej, no zaraz to będzie załatwione i robimy swoje. No dobra, powiedz na tym treningu z Marcinem Gortatem, co tam, gdzie jakieś bójki się były, trenowałeś? Nie, bo w ogóle, co trenujesz teraz? Z Marcinem ogólnie się umówiłem na spotkanie takie, też chciał zobaczyć dzieci chciały zobaczyć jego, pumbastycem od rana mi mówili, dawaj, jedźmy, zobaczymy, bo jest Marcin Gorta, chcielibyśmy zobaczyć, oglądamy koszykówkę NBA, te sprawiamy, dobra, dzieci, wezmę was, moje w cakach, oj, pumbuś, ty coś. No i pojechali, nie? No, także Marcin też był w szoku, że takie duże, że pumba jest taki duży. No i tak pogadaliśmy, jak to przecież znamy się. Ale boksował coś Marcin z tobą? Proszę? Boksował coś Marcin z tobą? Nie, nie boksowaliśmy, nie. Ale to nie jest powiedziane, że nie będziemy. Dobra, słuchaj, powiedziałeś listopad, grudzień, być może walka, a to mówimy teraz, nie mówimy już o rewanżu z Radczenką, bo mówiłeś, że 107 kilo raczej pewnie nie zbijesz tej wagi, tak? Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie rewanż od razu, czy nie. Chodzi o jedną walkę pożegnalną z Andrzejem Wasilewskim, prawda? Kto by to nie był, z racji nawet jakby to będzie Radczenko, to zrobimy to w jakimś umownym limicie. Jak nie będzie to Radczenko, to może walka w ciężkiej. Zobaczymy, z racji tego, że ja po prostu ważę 107 kilo, i nie chcę znowu napierniczyć 18 czy tam 17 kilo z racji tego, jak wypadła na przykład walka Mateusza Masternaka z Radczenko, wygrał do jednej bramki. Gdyby ta walka była jakoś wyrównana, to jeszcze bym miał tam jakieś tam po prostu, żebym to zrobił. Dzisiaj po prostu walka mu się należy, czy nie wiem, nie mam na to jakiegoś zdania. Ogólnie jestem za tym, żeby tą walkę zrobić jeszcze raz, bardzo chętnie, ale dobra, na zasadzie on też tam miał, pamiętam, z tą wagą mu zależało, żeby wcześniej było ważenie, więc zróbmy tak, że jakiś tam limit jak już, no albo walka w ciężkiej. Mhm. Ale on chyba też limitu pełnego na Masternaka nie zrobił, zdaje się, troszkę więcej waży. No ja pamiętam, właśnie mówię, że na naszym ważeniu też miał tam problemy, więc myślę, wydaje, że nie będzie to żadnego problemu, jak już chce i tyle, no. Na razie na dzień dzisiejszy mam, tak jak mówię, skupiam się na tym, żeby wrócić do pełnego zdrowia. A trzymam kciuki za chłopaków teraz przed walką. Teraz przecież w ten piątek walczy Siwy z Podziochem. To zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Później 25 powrót, zajebista walka w wadze półciężkiej. Paweł Stępień z Markiem Matyją. A właśnie, komu kibicujesz, na kogo stawiasz w tej walce? Stępień, Matyja? Co? Kurczę, ciężko powiedzieć. Powiem szczerze, po pierwsze, jednego drugiego bardzo lubię. Z Markiem się znam dłużej, wiadomo. I szczerze zupełnie powiem, nie wiem. Tutaj wszystko się może zdarzyć. Jeden bardzo solidny pięściarz, drugi więcej talentu, też solidny, bardzo solidny. Także, no ja mówię, Marek dla mnie jest zawodnikiem, który zawsze jest przygotowany na 100%, który zawsze zostawia całego siebie. Z pewnymi ograniczeniami bokserskimi, prawda? Ale jednak zawsze to kawał zawodnika. A Paweł Stępień jest zawodnikiem bardziej wszechstronnym w ringu. Więcej umie, więcej widzi, aczkolwiek
to nie zawsze zdaje się w samej walce. Także jestem bardzo ciekawy tej walki i nie powiem, żebym sobie nie oszczuł na te pazurki, no. Nastawiam sobie lemoniadę wieczorkiem i sobie oglądam. Kto wie, może się wybiorę do Augustowa, zobaczę. Jeszcze mi się z Augustowem to tylko kojarzy tak. Siedem dziewcząt z Albatrosa, ty jedyna. Także. No dobra, a powiedz jeszcze, jak treningi z Andrzejem Liczkiem, bo teraz już miałeś okazję trochę przerobić tego, bo ostatnio rozmawialiśmy po takim pierwszych zajęciach, jak teraz? Ja razem z trenerem za dużo nie chcemy rozmawiać na ten temat, ogólnie mogę powiedzieć tylko, że praca w re, no i czekajmy po prostu na ale dobrze, tak, rozumiem. Dobrze. Dobrze to idzie wszystko. Tak, czekajmy na datę walki, wiesz, jest jakaś tam ekscytacja, jak to zawsze w moim przypadku przy zmianie trenera, przy jakichś nowych rzeczach, aczkolwiek z tą ekscytacją dochodzi także pewna powaga tej sytuacji, wiadomo, nad czym trzeba pracować, fajnie, że jest też trener szkoleniowiec, który mówi po polsku, który po polsku powie ci czasami, mówię, zwykłe słowo kurwa, nie? Chociaż ten Andrzej tak nie mówi, ale na przykład więcej do ciebie dotrze niż jakieś inne słowa po angielsku, czy po rosyjsku, czy etc. Ale pamiętam, że trener Andrzej Gmitruk cię kiedyś takim słówkiem pobudził w walce z Wachem. Oczywiście, ale ja powtarzam, ja nawet jak rozmawiałem z trenerem Andrzejem Liczkiem, ja jeszcze nigdy nie byłem z nim w narożniku. Ale przed tym zawsze rozmawiałem i mówię to do każdego, z kim mam jakiś tam kontakt, z kim wymieniam sobie opinie na temat boksu, na temat walk pięściarskich, ponieważ jest kilku osób nawet niezwiązanych ze środowiskiem bokserskim tak ściśle jak komentatorzy, jak fachowcy od boksu, tylko mówię o swoich kolegach, którzy naprawdę mają też o tym pojęcie, to ja zawsze powtarzam, zawsze jak rozmawiamy na temat świętej pamięci Andrzeja Gmitruka, to powiedziałem i każdy z nas jak jeden mąż, kurczę, miał to coś, co potrafił wyciągnąć z zawodnika wszystko, co najlepsze, a nawet jak nie udało mu się wyciągnąć wszystkiego, co najlepsze, to potrafił na chwilę zahamować te wszystkie błędy, potrafił uwierzyć w siebie. On był kozakiem, był mówcą w ringu. Można powiedzieć, że to był mówca ringowy. No dobrze, jutro walka Kamil Bodzioch kontra Marcin Siwy, Tygrys kontra Goryl. Wybierasz się do pionek? No jasne, oczywiście, że tak. No zawsze jak będę stary, jak tylko będę miał możliwość, że wiadomo, Kamil jest moim kolegą, razem przygotowaliśmy się do kilku walk, był ze mną w Hiszpanii, no, pomagał mi tak samo w sparingu, to chyba do radnego z Włoch. Także było tam kilka takich właśnie obozów mieliśmy razem zrzucaliśmy wagę, no także znamy się i oczywiście kibicuję mu, też wiemy, że ten dzieciak też życiu łatwo nie ma, zapiernicza, ciężko trenuje, także mam nadzieję, że to będzie jego dzień. Ale pamiętam, że kiedyś z Siwym chyba też sparować, bodaj przed walką z Minto, czy jakoś tak? Chyba miałeś okazję też nie, się sparować. Nie, z Kamilem nie sparowałem nigdy przed walką z Minto. Ja z Kamilem pierwszy sparing... Nie, z Siwym, z Marcinem Siwym mówię. A z Siwym to przed Adamkiem, o ile się nie sparowałem. A może przed Adamkiem, tak. Albo tak, przed tak, Minto. Tak. I co? Jak widzisz ich szanse? Tak już wiesz, ja czysto teoretycznie w ogóle nie chciałbym się wypowiadać na temat tych swoich jakichś tam sugestii na temat tej walki, aczkolwiek uważam, że tutaj wszystko się może zdarzyć, tak? I to nie mówię taki klasyk, że wszystko w boksie, wszystko jest możliwe, tylko pytanie, jak Kamil do tej walki podejdzie, co on ma w głowie, bo to, co on mówi, to jest jedno, to, co tam jest w głowie, to jest drugie. To, co mówi Siwy, to też jedno. Czy Siwy się przygotował, odrobił lekcje, zawsze te kondycyjnie jakoś tam gdzieś wymiękał. Z drugiej strony Siwy gdzieś tam ma ten pressing, cały czas siedzi. A Kamil też potrafił uderzyć. Też tylko, żeby, mówię, nie skakał na nogach tak cały czas, tylko żeby boksował. Ma też szkoleniowca polskiego pochodzenia. No i słuchajcie, wszystko będzie wyjaśnione. Mają pas, Siwy Bodzioch, także to też jest jakiś fenomen dla mnie, że Twitter tak się zorganizował, zrobili pas, jest walka. I jak ja mówię, żeby to tylko pomogło jednemu i drugiemu, że w sensie nawet jakby któryś przegrał, bo to jest nieuniknione, no chyba, że będzie remis, to żeby to po prostu dali z siebie wszystko i żeby pokazało to, że taka walka to naprawdę przerosła oczekiwania kibiców, że to nie jest tylko jakiś tam, wiesz, twór kibiców, czy twór prześmiewczych kibiców, tylko że chłopaki mają realną szansę po tej walce gdzieś tam. Ja mówię, dla Kamila to jest, jak ja bym patrzył, tak? Jak ja bym był na miejscu Kamila. To dla Kamila jest to
fajna szansa do powrotu. Do jakiego powrotu? No, żeby zaistnieć po prostu. Dokładnie, wygrywa z zawodnikiem, nieważne z kim się wywalczył, Słuchaj, wygrywa no z zawodnikiem. Siwy był brązowym medalistą w Guadalajarze młodzików, tak? Tak, mistrz świata, No. tak, ale ja nie mówię o tym, nie mówię o amatorstwie, kto na to patrzy, ja mówię w zawodowym boksie. Nie patrzą, teoretycznie, kiedy jakby wygrał Siwy z Bodziochem, znaczy Bodzioch z Siwym, no to ma w rekordzie zawodnika z rekordem 21 chyba, dobrze się, nie mylę się, tak, No 21 walk. być może, wiesz co, nie pamiętam nawet. No ale Więc dla takiego zawodnika promotor Mariusz Grabowski znaleźć zawodnika za dobrą wypłatę i takie zwieńczenie, chociaż jest wciąż młodym zawodnikiem, ale zwieńczenie tych ciężkich treningów, tego wszystkiego, uważam, że jest jak najbardziej do zrobienia. Także, a dla Marcina Siwego jest to troszeczkę ryzyko, aczkolwiek wszystko zobaczymy w ringu. Dobra, a co zobaczymy Szpila poza ringiem? Bo tutaj wiesz, że ten pas Twittera ma wręczać Ja w iTunes ogóle Szminka nijaki. poza ringiem się nie wypowiadam.